Przy ulicy Wysockiego 7 na Targówku trwa budowa Domu Pomocy Społecznej i Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Trzykondygnacyjny budynek będzie całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie wykonywane są prace przy dociepleniu budynku oraz kładzione są instalacje wewnętrzne. Zakończenie prac przewidziane jest na drugie półrocze 2023 roku. Budujemy Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Trzy piętra budynku już stoją, kładzone są instalacje wewnątrz. Sprawdzaliśmy postęp pracy, wygląda to naprawdę dobrze. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli wprowadzać tutaj nie tylko mieszkańców z naszej dzielnicy. Co ważne, będzie tutaj także zaplecze sportowe. Rekreacja z zakresu piłki nożnej, siatkówki, koszykówki. Będzie siłownia plenerowa właśnie dla osób z niepełnosprawnością. W końcu będzie oczko wodne, tak żeby wszyscy mogli tutaj mile spędzić czas. Czeka tutaj także sala teatralna, która będzie służyła mieszkańcom tego obiektu. Jestem w tej chwili na budowie tego obiektu. Nie ukrywam, że jestem mile zaskoczona. Z zewnątrz budynek wydaje się być mniejszy niż jest w rzeczywistości. Budynek ma olbrzymi potencjał. W środku są wielkie pomieszczenia, duże pomieszczenia w zależności od potrzeb. Zachwyciła mnie sala, największa sala w tym obiekcie, sala teatralna. Już cieszę się na przyszłe wydarzenia, które będą się w tym domu odbywały, a wiem, że są takie plany. Plany związane również z integracją osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi i to będzie ta przestrzeń.